Koniec roku to czas podsumowań. Zapraszamy na ranking najpopularniejszych materiałów w 2014 roku na stronie Lech TV. Najchętniej oglądanym newsem był zwycięski mecz Lecha Poznań z Nomekaliu. Kolejosz pokonał w rewanżu wicemistrza Estonii 3-0 i awansował do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europejskiej. Kędziora, go! Na drugim miejscu znalazła się rozmowa z Jasminem Buriczem po przegranym spotkaniu Lecha ze Stjarnan FC na Islandii. Bramkarz tłumaczył się z błędu, jaki popełnił przy utracie gola, który w konsekwencji zakończył udział Lechitów w europejskich pucharach. Przeciwnik nie wiem, jak uderzył piłkę. Piłka mi potem trafiła w klatkę i odbyła się tam do środka i została pusta brama. Masz do siebie żal, tą sytuację? O, mam do siebie i do Kamka żal, nie wiem co powiedzieć. Ostatnie miejsce na podium przypadło kontrolerowi biletów, w którego wcielił się redaktor naczelny Lech TV Piotr Hołdrych. Dziennikarz był sporym zaskoczeniem dla pasażerów, a na koniec rozdawał wejściówki na kolejorza. Dzień dobry, bilety do kontroli. Na Lecha, oczywiście. Ma pani bilet na Lecha? Jesteśmy na Islandii, miasteczko Gredeber, Stjarnan FC kontra Lech Poznań. Czwarty w rankingu był skrót meczu ze Stjarnan FC. Spotkanie trzeciej rundy Ligi Europejskiej cieszyło się sporym zainteresowaniem kibiców. W top ten królowały bramki zdobywane przez piłkarzy poznańskiej Lokomotywy. Na trybunach podczas pierwszego ligowego starcia zabrakło fanów Lecha, a skrót z meczu z Piastem zajął piąte miejsce wśród najczęściej wyświetlanych materiałów. W 37 minucie było już 2-0 dla Lecha. Tuż za Gliwicami znalazła się drużyna hiszpańskiego Jerez, którą Kolejosz pokonał 4-0, a premierowe trafienie w zespole seniorów zaliczył Dawid Kownacki. Dostałem idealne podanie od Łukasza i tylko trzeba było to wykorzystać, dołożyć nogę i na pewno ciśnienie zejdzie, które było, tak można powiedzieć, we mnie. Ekipę Lecha Poznań w tym roku prowadziło trzech trenerów. Po odejściu Mariusza Rumaka, tymczasowym szkoleniowcem, został Krzysztof Chrobak. Rozmowa z nowym sternikiem kolejorza zajęła siódme miejsce w rankingu. No, tymczasowy dokładnie, to znaczenie jest, że tak powiem, precyzyjne. Klub poszukuje pewnego rozwiązania długoterminowego. Niewiele osób mniej obejrzało wywiad z Maciejem Skorżą zaraz po objęciu przez niego stanowiska. Duża radość, że ten powrót będzie miał miejsce w takim klubie jak Lech. Przedostatnie miejsce przypadło studio Lech TV, w którym Mateusz Kuźniewski razem z Jarosławem Araszkiewiczem i Radosławem Nawrotem zastanawiali się, jak będzie wyglądała przygoda klubu w eliminacjach Ligi Europejskiej. To jest drużyna, o której mówi się, że jest więcej na poziomie Honki Espoo, z którą Lech rywalizował ostatnio. Top Ten zamyka przywitanie Macieja Wilusza, który w maju przyszedł do Lecha Poznań. Wiadomo, że Lech Poznań jest to duża firma, duża marka. Jest to A my klub, dziękujemy Wam, że jesteście cały czas z nami. Do zobaczenia w 2015 roku. Co roku staram się.